Jesteśmy w nowoczesnym kościele świętego Michała. Kleine Michel Angskara. W tym kościele był chrzest i bierzmowanie Antoniego Kowalczyka, słynnego brata Antoniego Ave Maria. Tu jest obraz Matki Boskiej, gdzie widać kulę po obszczałach. Kościół został zbombardowany celowo podczas II wojny światowej. A tutaj wszystko nowoczesne wyrzucono, zmodernizowano, wyrzucono Matkę Boską Fatimską. Nowa religia. Tu w tym kościele również w 1865 roku, 7 lutego, ku czci świętego Angskara odprawił mszę świętą w dniach tysiąclecia Angskara Herman Cohen, Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu, nasz niezwykły przyjaciel, wnuk rabina Hamburga, Wandsbeku, Altony i Poznania. Wcześniej był Poznania. Mamy tutaj ołtarz z relikwiami świętego Angskara, który właśnie został dostarczony przez Hermana Cohena. Tysiąclecie świętego Angskara odbywało się od 2 lutego do 7 lutego 1865 roku. Prowadził je największy syn tego miasta, Herman Cohen Augusta Maria od Najświętszego Sakramentu. Relikwie świętego Angskara biskupa od 10 listopada 1831 roku. 10 listopada 1820 roku w pobliżu tego kościoła urodził się Herman Cohen. Tak wygląda świątynia katolicka. Tutaj widzimy założyciela kościoła w Hamburgu, Karola Wielkiego. Pomnik Karola Wielkiego jest na dworzu. W Hamburgu przebywał również uroczystości obchodzone ku czci 50. cesarza Karola VII. Był to wnuk Lejona III Sobieskiego, urodzony przemienienie pańskiego w Brukseli. Koronował go jego brat. Jego brat, arcybiskup Clemens August, urodzony w Brukseli w rocznicę urodzin swojego dziadka 17 sierpnia w 1700 roku. Wszystko zmienione. Barbarzyńcy przejęli kościół. Tutaj w Hamburgu, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V.